Witam Was serdecznie we wstępie, który będzie się pojawiał przed każdym filmem, z tego względu, że chciałam Wam przypomnieć, regularnie przypominać o konkursie, jaki będzie odbywał się podczas tarotowego kalendarza adwentowego, organizowanego już w tym roku drugi raz, czyli to jest druga edycja, przeze mnie i Joannę z kanału Kot w Pierniku. Ta nagroda w konkursie to jest rozkład dla jednej osoby na moim kanale i drugiej na kanale Kota w Pierniku na 2023 rok. Czyli ta osoba, która będzie najbardziej aktywna na moim kanale i druga osoba, która będzie aktywna najbardziej na kanale Kota w Pierniku, wygrają tą nagrodę. Kiedy będzie widać, że ta osoba, te osoby są najbardziej aktywne, rzeczywiście oglądają filmy i wiedzą, czego dotyczy ten film i są zaangażowane, otrzymają rozkład ode mnie i od Joanny. Ja wybiorę jedną osobę u mnie na kanale, Joanna wybierze drugą osobę u siebie na kanale. I ja rozłożę dla zwycięzcy na moim kanale rozkład na rok 2023 na każdą dziedzinę życia, na tą konkretną osobę. To już nie będzie na miliony osób spod danego znaku zodiaku, to będzie na tą konkretną osobę i jej sytuację życiową, jakie będą tendencje, jakie będą potencjalne wydarzenia, na co może będzie trzeba zwrócić uwagę albo co uważać, na co uważać. I Joanna zrobi tak samo ze zwycięzcą na swoim kanale. Filmy będą pojawiały się oczywiście codziennie, z tym, że będzie przeplatanka. Jeden dzień u mnie na kanale, drugi dzień u Joanny. Właściwie zaczyna Joanna, czyli w tym roku Joannie przypadły nieparzyste daty. 1., 3., 5., 7. i tak dalej, grudnia. A mi przypadły daty parzyste, czyli 2., 4., 6., 8. grudnia i tak dalej. Filmem takim zamykającym ten nasz rozkład, przepraszam, nie rozkład, tylko przedsięwzięcie tarotowy, kalendarz adwentowy, to będzie 26 grudzień, wtedy pojawią się filmy u mnie na kanale, w tym samym dniu i u Joanny. To będzie takie coś specjalnego, coś ekstra, czego ja właściwie nie robię na moim kanale, ale stwierdziłyśmy z Joanną, że zrobimy w tym roku wyjątek dla Waszej przyjemności. I zapraszam Was do codziennego uczestnictwa i oglądania wszystkich filmów na moim kanale i u Joanny, Kot w Pierniku. Link do tego kanału znajdziecie w opisie mojego filmu. Zawsze będzie w grudniu, podczas trwania kalendarza adwentowego w grudniu, ten link w opisie. I dawajcie znać, czy jesteście obecni. Dawajcie znać, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Komentujcie i zawalczcie o nagrodę. Uważam, że warto, uważam, że to jest coś specjalnego, co nie zawsze się trafia, a opłata za taką nagrodę jest na pewno wyższa niż na normalny rozkład, więc wygranie takiej nagrody jest bardzo, bardzo atrakcyjne i bardzo korzystne dla Was. Dziękuję Wam i zapraszam Was teraz do właściwego filmu. I dajcie znać, czy jesteście obecni. Witajcie moi drodzy, 14 grudnia. Dzisiaj miały być zwierzęta mocy, ale ja gdzieś zapodziałam tą talię. Ja mam talię zwierząt mocy i nie mogę jej znaleźć. Prawdopodobnie gdzieś się schowała przede mną. Więc stwierdziłam na szybko, że po prostu zrobię coś innego. I wylosowałam tą główną kartę jako energię, aurę na dzisiejszy dzień, 14 grudzień. To jest talia szamańskich dusz, to jest ta talia. Te dwie karty z talii szamańskiej wiedzy, ja ją też prezentowałam u mnie na kanale, ale pudełko widzę, że gdzieś zostawiłam z dala od tego stołu. Gdzieś tam indziej jest, nie pokażę Wam, ale na moim kanale jest ta talia prezentowana. I wylosowałam kartę, co dzisiaj może pomóc nam i co może dzisiaj być przeszkodą. I z wyroczni I Ching
wylosowałam kartę jako radę na dzień dzisiejszy. Myślę, że wszechświat się nie obrazi, gdy pomieszałam dwie różne kultury, czy spuściznę po szamańską i Qing. Wszechświat i tak jest jednością, więc myślę, że wszechświat się nie obrazi. No i o czym mówi ta główna energia dziecka? To jest, widzicie, karta odwrócona. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda ta karta w normalnej pozycji. W ogóle ta talia jest przepiękna, powiem Wam. Obrazy są cudowne. Ja odwracam tą talię. Mówiłam Wam już kilka razy, że ją odwracam z tego względu, że zakres interpretacyjny jest tak szeroki, że po prostu, jeżeli można sobie życie ułatwiać, to to robię i tasując karty odwracam część z nich i potem przypadkowo losuję tak, jak mi się wylosuje. I o czym mówi ta karta odwróconego dziecka w kontekście dzisiejszego dnia? Ta karta przypomina, słuchajcie, o tym, że żeby pamiętać o swoim małym chłopczyku albo swojej małej dziewczynce tam w środku. Kiedy przychodzi ta karta, kiedy ona się pokazuje właśnie w takiej pozycji, to ona chce pokazać i przypomnieć, że trzeba kurs swojego życia, czy kierunek swojego życia skorygować, ale w taki sposób, żeby nie czuć się zmuszonym do tego. Tak jak dziecku czasami mówimy, prawda? Idź tą drogą, nie idź tędy, nie rusz tego. Właśnie tego ma nie być. Po prostu trzeba to zrobić ze swojej własnej woli, posłuchać tego małego chłopczyka albo małej dziewczynki w sobie. Ta karta również mówi dzisiaj, że dobry jest dzień na poczucie i uwolnienie swoich pragnień i swoich, jakby to powiedzieć, słuchajcie, to są pragnienia takie, jak dzieci mają takie pragnienia i taka radość życia, taka dziecięca. Może dzisiaj jest dobry dzień na kontakt z dziećmi. Jeżeli nie umiecie odzyskać kontaktu ze swoim wewnętrznym dzieckiem, to kontakt generalnie z dziećmi dzisiaj jest wskazany. Dzieci mają taką dość czystą energię, krystaliczną. I te wszelkie troski dnia codziennego też mogą z nas dorosłych zdjąć, albo przynajmniej czasowo możemy o tym zapomnieć. No ale bardziej tutaj chodzi o kontakt ze swoją małą dziewczynką w środku albo chłopczykiem. Przypomnijcie sobie, jak podczas narodzin albo zaraz po narodzinach tą niewidność, to znaczy tego my nie możemy sobie przypomnieć, ale jak zależy, jak mieliście, jakie jest pierwsze Wasze wspomnienie jako naprawdę małego dziecka, właściwie nie było żadnych kłopotów, prawda? To była taka czyste istnienie. To było takie czyste istnienie. I ta karta również zachęca dzisiaj do tego, żeby nie decydować natychmiast, nie podejmować decyzji natychmiast. Jeżeli ktoś będzie od Was wymagał, że już teraz podpisz, zgódź się na to albo wejdź w to, to Wy macie prawo, pamiętajcie o tym, że macie prawo powiedzieć nie teraz, ja potrzebuję czasu, żeby się nad tym zastanowić. To jeżeli są takie osoby, które mówią tu i teraz musisz się na coś zdecydować, to oznacza, że bardziej one mają w tym interes niż Wy. No i ta karta pomaga, albo przynajmniej stara się pomóc, pamięć o niej dzisiaj, stara się pomóc, żeby wyjść z jakiejś czarnej dziury, w której się znajdujecie, na piękny, zielony, krystaliczny świat. Krystaliczny mam na myśli, wiecie, czyste powietrze, o to mi chodzi. I żeby dać się po prostu zauroczyć. Tak, tu chodzi o zauroczenie. O zauroczenie, ale wiecie, nie o takie zauroczenie kobieta-mężczyzna czy para, bardziej o zauroczenie się albo samym sobą, albo spojrzeniem na życie oczami dziecka, chociaż przez chwilę. I to może być odświeżające. Być może niektórzy z Was dzisiaj będą uczestniczyli na przykład w jakimś przedstawieniu,
w przedszkolu czy w szkole. 14 dzień grudnia, nie wiem, czy coś takiego się odbywa, może przed świętami na przykład. Przedszkolaki zazwyczaj coś takiego organizują, czy tam panie w przedszkolu. W szkole, w tych niższych klasach też. W wyższych, no może niekoniecznie. Ale słuchajcie, nawet jeżeli nie potraficie ze swoim wewnętrznym dzieckiem znaleźć kontaktu, dotknąć tej niewinności i tej czystości swojej małej dziewczynki albo chłopca, to przynajmniej poszukajcie jakiegoś kontaktu z dziećmi. Co dzisiaj będzie pomocne? Tutaj jest kierunek, nie kierunek, tylko żywioł ziemia, kobieta i ziemia po prostu, tak? Czyli żywioł ziemi. I tak się złożyło, że akurat na przeszkodę wylosowałam kartę kukurydzy, gdzie też jest kobieta, ale kierunek północ, Wenus i również Ziemia. Słuchajcie, mamy dzisiaj 14 grudnia i pora roku jest jaka jest, więc no, Ziemia nie obradza o tej porze roku na naszej półkuli. Ale generalnie chodzi o to, że w tym procesie kontaktu ze sobą samym, albo na przykład kontaktu z dziećmi, tak, z rodziny, czy tam, nie wiem, od znajomych, ważne jest uziemienie, żebyśmy dzisiaj nie ulecieli tak za bardzo. Uziemienie jest konieczne do tego, żeby żyć, żeby wiedzieć, że się żyje tu i teraz. Uziemienie to też jest coś na tej zasadzie wyłącz mózg, ponieważ to nasze myśli powodują, że my jesteśmy w kołowrotku codziennym, jakimkolwiek, i te myśli przebiegają nam z prędkością światła po naszej głowie i zapominamy, żeby na chwilę się, na moment się zatrzymać, gdzie my jesteśmy. Ziemia to też jest ciało, to też jest ciało. Gdzie jest teraz moje ciało? Co moje ciało do mnie mówi? Czy mojemu ciału jest ciepło, czy jest mu zimno, czy jest przemęczone, czy jest zadowolone, czy chętnie by sobie usiadło i nic już dzisiaj nie robiło. Co mówi do mnie ciało? Nie co mówi mój mózg, tylko co mówi ciało, co ja czuję w ciele. Uziemienie, słuchajcie, również jest kontaktem z przyrodą, z matką naturą, z pramatką. No o tej porze roku trudno jakoś mieć taki bliższy kontakt, chociaż jeżeli poczujecie dzisiaj potrzebę, żeby pobyć sami ze sobą, skontaktować się ze sobą i się uziemić, możecie pójść do parku albo do jakiegoś zagajnika, do lasu i po prostu pochodzić. Te wszystkie drzewa śpią, one są w takim letargu. Więc może nie być aż takiego kontaktu, tak, między wami a naturą, ale sama świadomość, czy sama obecność, może nie świadomość, bo świadomość, znowu wracamy do umysłu, sama obecność waszego ciała pośród natury może spowodować, że taki oddech załapiecie i to wewnętrzne dziecko może wam się też ukazać, co ono chce. Powiem wam, nie wiem, czy będzie to dla was interesujące, ale wiosną tego roku była no, taka piękna pogoda, jeszcze nie było takich gorących temperatur, więc ja jak zwykle wybrałam się po szwendanie po lasach i poczułam nagle, że moje wewnętrzne dziecko czegoś ode mnie chce, żebym ja coś zrobiła, i idąc przez ten las pytam się, to znaczy wewnętrzne dziecko w tym sensie, że raczej dzika dziewczynka. Każdy z nas ma dzikie dziecko też w sobie. To jest trochę co innego niż wewnętrzne dziecko. I pytam się, moja kochana, dzika dziewczynko, czego ty byś chciała? Tu byś chciała, żebyśmy poszły w tą stronę, może w tamtą? I nie otrzymałam odpowiedzi. I powiem wam, że dwa dni później znajomi wyciągnęli mnie gdzieś, chociaż ja niechętnie chciałam iść. I to była taka impreza plenerowa
I okazało się, że moja dzika dziewczynka chciała po prostu tańczyć. Bo jak pojawiła się, czy usłyszałam skoczną muzykę, to poderwałam się, za mną poderwali się wszyscy i wszyscy po prostu zaczęliśmy tańczyć do upadłego. Więc okazało się, że takie pragnienie miała ta moja wewnętrzna dzika dziewczynka. Ona chciała sobie po prostu potańczyć, byle jak potańczyć. Nie w parze, tylko po prostu tą energię wyrzucić na zewnątrz, żeby poprzez moje ciało ta energia przeszła, tak? Powiem Wam, że świetnie się czułam. Naprawdę czułam się świetnie, tak radośnie. Natomiast co ma dzisiaj przeszkodzić nam? No ta kukurydza, czyli słuchajcie, to są różne stosunki międzyludzkie także. Kukurydza, no może nie w naszej kulturze i szerokości geograficznej, tylko raczej u Indian, tam północnych czy południowych, jest żywicielką, bo z kukurydzy oni tam wyrabiali i mąkę, i jedli kukurydzę, i inaczej ją przerabiali. Także wiecie, kukurydza w tamtym rejonie jest coś takiego, jak u nas od setek lat była kasza. Czyli kukurydza wiąże się tutaj z energią żeńską, z Wenus, z północnym kierunkiem i z Ziemią. I to dzisiaj może przeszkodzić. Wenus to są relacje międzyludzkie i kukurydza jest obfitością. Więc nie wiem, może uważajcie, żebyście się dzisiaj nie przejedli. Albo uważajcie, żebyście za dużo pieniędzy nie wydali. Albo jeżeli to ma przeszkodzić, to może jakieś relacje międzyludzkie nie pójdą tak jak trzeba. Bo może na przykład postawicie na siebie dzisiaj, a przełożycie jakieś spotkanie, albo nie będziecie chcieli być dla kogoś dzisiaj, tylko sami dla siebie. Tak? Też tak może być. Albo może się okazać, że na przykład dzięki zainicjowanemu kontaktowi ze swoim wewnętrznym dzieckiem dowiecie się, że relacja, w której jesteście, czy to zawodowa, czy prywatna, nie cieszy tego waszego wewnętrznego dziecka i ono zazwyczaj ma rację. Tak? Posłuchajcie takich rad albo takich, nie wiem, impulsów, bo to różnie może się ukazać. To nie zawsze musi się ukazać i zamanifestować przez słowa albo przez myśli, które Wam przychodzą do głowy. To może być również usłyszana gdzieś piosenka, to może gdzieś być jakieś skojarzenie, które przyjdzie Wam na myśl w związku z tym. To może się ukazać różnie. Więc może niektóre relacje, tak, trzeba będzie odstawić na bok. Uważałabym też na wydawanie pieniędzy i kupowanie niepotrzebnych rzeczy dzisiaj. To może być przeszkodą, bo zagłuszanie tych wewnętrznych potrzeb materialnymi zakupami może i tak prowadzić do pustki, tak? No i tutaj jest karta rada. Ja Wam przeczytam z wyroczni I Ching, co tutaj jest napisane. Szczęście będzie towarzyszyć wytrwałemu i cierpliwemu wędrowcy. Korzystny moment na podróże, zmianę miejsca zamieszkania lub pracy, rozpoczęcie nowych inicjatyw, widzicie? Biznesu za granicą również. Plany będą pomyślnie realizowane, jeśli będą krótkoterminowe. Drobne przedsięwzięcia przyniosą satysfakcję. Czyli na przykład może być też tak, że ta rada z wyroczni I Ching mówi o tym, że dzisiaj można wstrzelić się w taką energię, że będzie łatwy kontakt z wewnętrznym dzieckiem i poczuciem tej naszych pierwotnych pragnień. Przypomnijcie sobie jako dzieci, kim chciałyście zostać. Może przypomnijcie sobie jakieś opowieści waszych rodziców albo dziadków o sobie, jacy byliście jako dzieci. To wszystko jest też praca z wewnętrznym dzieckiem. Wiadomo, że najlepszy jest bezpośredni kontakt, ale jeżeli nie umiecie tego zrobić, albo czujecie strach, albo obawy przed tym, też tak może być, to też coś o Was to świadczy i o czymś Wam mówi. Ale generalnie dzisiaj powinien być dzień dość przyjemny i sugeruję Wam, naprawdę sugeruję mieć Wam dzisiaj kontakt z dziećmi.
Może nawet jeżeli nie macie w rodzinie dzieci, wszyscy są dorośli, i to przynajmniej jakichś dziecięcych piosenek posłuchać z dzieciństwa, takich, gdzie, w których dzieci śpiewają albo, no nie wiem, cokolwiek. Słuchajcie, ja teraz przerwę na chwilę, bo pomyślałam sobie, jeszcze nie wiem, jaką talię wybrać, żeby dla każdego znaku zodiaku wylosować kartę na dzisiaj, tak jak to miałam w zwyczaju. Muszę się jeszcze zastanowić, czy to będzie jakaś talia tarota, czy to będzie jakaś wyrocznia. Jeszcze nie do końca zdecydowałam, więc potrzebuję chwili namysłu, a wiadomo, że nie będę Was trzymała na filmie nie wiadomo jak długo, więc ja po prostu sobie skleję potem te dwie części i będziecie widzieli to w jednym kawałku. Także słyszymy się za moment. Witajcie ponownie, moi drodzy. Nie uwierzycie, co się wydarzyło. Wylosowałam karty z talii szamańskich dusz, bo zdecydowałam się, żeby dla każdego znaku zodiaku jedną kartę na dzisiaj wylosować z tej talii. I wyłączył mi się telefon, ponieważ nastąpiła aktualizacja całego systemu. Więc jakiś czas musiałam poczekać, dopóki się system zaktualizuje. I pomyślałam sobie, że to jest znak, żebym jednak tej talii nie używała, dlatego że mówiłam Wam, albo kiedyś wspominałam, że ta talia jest dla mnie bardzo osobista, szamańskich dusz. Ja jej używam tylko dla siebie i chyba poczułam to jako też znak, żeby jednak na każdy znak zodiaku nie rozkładać tej talii. Więc wzięłam talię tarota, eterycznych wizji i po prostu wyłożyłam dla każdego znaku zodiaku po jednej karcie. W kontekście tego, co mówiłam w poprzedniej części, zanim zaczęłam drugi raz nagrywać, tej aury dnia dzisiejszej, chciałabym powiedzieć Wam, co ewentualnie może Was czekać w dzisiejszym dniu. Najpierw zaczynamy od baranów. Mamy tutaj oczywiście rycerza kijów, jak mogło być inaczej. Bardzo baraniasta energia, rzeczywiście taka niecierpliwa. Możecie przeoczyć tą aurę dnia, mam wrażenie, dzisiejszą. Ten kontakt czy próbę kontaktu ze sobą samym, z Waszym wewnętrznym dzieckiem. Chyba że ta karta może też mówić do Was, przypomnij sobie, może nie jak byłeś całkiem mały, jako kilkulatek, ale jako nastolatek albo student. Może chodzi o ten zakres czasowy Waszego życia, kim wtedy byłeś, co chciałeś robić, jakie miałeś marzenia. Może właśnie chodzić właśnie, język mi się plącze, może chodzić o ten dział życia. Jeżeli będzie chodziło o panów, tam była również karta ziemi i żeńska, tak, energia. Więc panowie spod znaku barana mogą dzisiaj nie zważać albo nie zauważać tej energii żeńskiej, bo będą tak skupieni na sobie. Więc panie mogą czuć się na przykład zlekceważone, tak? Jeżeli taki jakiś Wasz współpracownik coś zainicjuje dzisiaj, albo ktoś, jakiś domownik, więc myślę, że panie mogą dzisiaj poczuć się, że ich osoba, ich zdanie, ich obecność nie liczy się, tak? No, dajcie znać, jak Wam się to zrealizowało i czy w ogóle w takim kierunku, bo może być w zupełnie też innym. Teraz byki. Ósemka kijów. Znowu bardzo mocna energia ognista. Jesteśmy w teraz, w tym momencie, w słońcu, które jest w strzelcu, więc to jest zmienny ogień. Ta ósemka kijów też mówi o zmienności, bo dużo różnych informacji może do Was napływać, ale te informacje, słuchajcie, to nie tylko one w kontekście dzisiejszego dnia muszą być z zewnątrz.
bo jeżeli będziecie uważni na to, co powiedziałam w pierwszej części, o kontakt ze sobą samym, z tą pierwotną energią naszą, niewinnością i patrzeniem oczami dziecka na świat, to ta ósemka kijów może mówić do Was, że płyną informacje, macie kontakt. Bardzo łatwy jest to kontakt z Waszym wewnętrznym małym chłopcem albo dziewczynką, albo nastolatką, nastolatkiem. Więc tutaj wykorzystajcie tą energię, gdzie właśnie jest, tu jest ten otwarty kanał. Może nie kanał, wiecie, góra, wy, tylko kanał wy i wasze wnętrze, tak? Tu jest bardzo dużo informacji, niektóre mogą być niezrozumiałe. Mogą Wam niektóre informacje płynące od Waszego wnętrza ulatywać, bo będą zbyt szybkie, bo będą zbyt intensywne i możecie nie ogarniać tego, o co właściwie tam chodzi. Ale mimo wszystko skorzystajcie z tej energii. Bliźnięta. Cesarz. No, cesarz nie ma kontaktu ze swoim własnym dzieckiem. To jest taki dorosły. Nawet jeżeli cesarz pokazuje się u dziecka, to albo to jest jego opiekun, albo to jest właśnie taki stary, maleńki. Tu jest bardzo mocno taka kwadratowa i taka twarda energia. Jeżeli byłaby to energia mówiąca o jakimś Waszym rodzicu w kontekście kontaktu z Waszym wewnętrznym dzieckiem, to spróbujcie zidentyfikować, czy pod postacią tego cesarza znajduje się jaka płeć. Czy tutaj chodzi o Waszą matkę czy ojca, a może też innego opiekuna, który był znaczący w Waszym życiu. To mogło, któryś z dziadków to mógł być. Albo może jakiś inny opiekun, który był bardzo surowy i wymagający i ukształtował Was i Wasze dziecko, Wasze lata nastoletnie, ukształtowało Wasze spojrzenie na świat i jesteście teraz tacy, jacy jesteście, też również z tego powodu. To mogą być jak sympatyczne, jak i niesympatyczne dzisiejsze wrażenia i przypomnienie sobie o kimś takim. To mógłby też być jakiś nauczyciel, tak? Także spójrzcie szerzej w kontekście tego dzisiejszej aury energii. Mamy raki teraz. Raki mają rycerza monet. Rycerz monet jest bardzo mocno uziemiony, więc słuchajcie, to była energia, która będzie sprzyjała dzisiaj. To była energia ziemska, żeńska, i jakby nie było, jeżeli chcielibyśmy porównać tego rycerza do jakiegoś znaku zodiaku, to najczęściej mówi się o tym, że to jest byk albo koziorożec. I byk, i koziorożec jest znakiem żeńskim, nocnym, więc to się bardzo mocno zgadza, raki mogą być dzisiaj mocno uziemione, ale też z energią żeńską, tą uziemiającą matką naturą, jakby tego nie nazwać, mieć bardzo mocny kontakt. Tutaj też się pokazuje okres życia studencki, nastoletni, więc może, jeżeli będziecie próbowali skontaktować się ze swoim wnętrzem, to ukażą Wam się, nazwijmy to, obrazy albo wspomnienia związane z tym okresem Waszego życia. Ale tutaj jest bardzo mocne uziemienie, czyli zgodne z dzisiejszą energią, tylko że nie ma tego świeżego spojrzenia dziecka, tak? Może jako osoby w tym wieku, nastoletnim i podczas studiów, byliście nad wyraz dojrzali. Bardzo, no, też za bardzo uziemieni i jakby to powiedzieć, oddzieleni trochę od dzieciństwa własnego, to znaczy nie od wspomnień albo nie od tego, że dorośliście, tylko od, już zapomnieliście, jak to jest być dzieckiem, tak? Albo może specjalnie spychaliście to gdzieś, więc
Energia uziemiająca dzisiaj jest, tak jak w aurze dnia, ale świeże spojrzenie i takie, wiecie, no z uśmiechem spojrzenie na świat i na siebie, tak jak dzieci to robią, z ufnością, tutaj tego nie ma, więc dzisiaj spróbujcie po prostu to jakoś odnaleźć, tak, skontaktować się, czy przypomnieć sobie, że to jest możliwe i jak to kiedyś było. Po raku mamy lwy, tutaj jest sprawiedliwość. W kontekście dzisiejszej aury dnia sprawiedliwość mówi o surowym wychowywaniu. Więc może niektórzy z Was mieli surowego opiekuna, tam były zakazy i nakazy, chwalenia nie było wiele, trzeba było na coś zasłużyć. Więc w tej karcie głównej energii dnia, w odwróconej karcie dziecka, tak, z wyroczni szamańskiej, było coś takiego napisane, że spróbuj się uwolnić albo uwolnij się od trosk, ale też od tych kar. Więc jeżeli w kontekście tej dzisiejszej aury miałabym mówić o tej karcie, to bardzo mocno tkwi w Was wewnętrzna dyscyplina, albo czujecie może, nawet nieświadomie możecie tak postępować, że gdzieś za plecami albo nad Wami stoi Wasz opiekun z dzieciństwa z batem, który mówi, co trzeba, jak trzeba i czy zasłużyliście, czy jesteście dobrzy, wystarczająco dobrzy i myślę, że nieświadomie chcecie zadowolić tego opiekuna. Nie siebie, tylko zadowolić opiekuna. Poza tym tutaj jest energia powietrzna, a dzisiejsza aura dnia mówi o uziemieniu. Więc wyjdźcie trochę z tego umysłu i złapcie najpierw kontakt z własnym ciałem. Może nie od razu z wewnętrznym dzieckiem, tylko z własnym ciałem. Poczujcie coś w ciele. Nie to, co Wam mózg mówi, tylko to, na co zwraca uwagę Wasze ciało. Ta próba, ten trening jest trudny. Dlatego, że osoby, które są przyzwyczajone żyć w swoim umyśle, taka jest nasza teraz cywilizacja. Żyjemy w umyśle. Umysł jest oddzielony od ciała, więc taki trening powrotu do ciała może być trudny. Mamy poraka, po lwach mamy pannę. Panna ma dwójkę kijów. Tu jest przyglądanie się sobie. Tu może być kontakt, mimo że to jest energia ognista, ale przynajmniej próba kontaktu. Może nie do końca zobaczenie, o co tam chodzi, ale też wpływanie na to. W archetypie panny leży potrzeba kontroli i potrzeba nie rządzenia, tylko potrzeba kontroli poprawiania wszystkiego. Więc na przykład, jeżeli uzyskacie kontakt ze swoim ciałem albo z wewnętrznym dzieckiem, to może nie będzie to dla Was wystarczająco klarowny przekaz z tego względu, że chcielibyście, nie wiem, żeby to wyglądało czy lepiej albo przebiegło lepiej i po Waszemu. Tutaj nie ma wyluzowania. Kontakt ze swoim ciałem i z wewnętrznym dzieckiem można uzyskać wtedy, kiedy ma się pusty umysł, że tak to nazwę, czyli można najpierw zacząć od medytacji, żeby oczyścić umysł i potem wejść wewnątrz. Natomiast tutaj jest energia skierowana, jest próba kontaktu, natomiast myślę, że jest też niecierpliwość. Jeżeli mi się dzisiaj nie uda, to zarzucę ten temat. Ale spróbujcie może za jakiś czas. Po pannach są wagi. Wagi mają siódemkę kijów. Może u wag nastąpić też jakieś niezbyt przyjemne wspomnienia. Siódemka kijów jest również karą.
siódemka kijów postępuje w taki sposób, żeby zrobić sobie miejsce, rozpycha się łokciami, żeby zaznaczyć swoją osobę i obecność. Więc albo wasze wewnętrzne dziecko domaga się już od jakiegoś czasu zauważenia, albo podczas dzisiejszego dnia, kiedy, nie wiem, będziecie w takim może nastroju refleksyjnym pod wpływem mojego filmu, będziecie na siłę chcieli uzyskać kontakt z wewnętrznym dzieckiem, ale na siłę nic się nie da. Jeżeli na przykład ono się dzisiaj nie pokaże, to znaczy, że trzeba próbować do skutku, ale bez nakazów i bez rozkazów, tak? Generalnie to jest energia ognista, a dzisiaj jest w cenie energia ziemska i kobieca, a to jest energia męska i ognista. No słuchajcie, energia męska i żeńska jest naprzeciwko siebie, więc pod względem żywiołów ziemia ogniowi nie może rozkazywać i odwrotnie. Każdy jest odrębnym obszarem, gdzie panują takie, a nie inne reguły. Te żywioły mogą się łączyć, ale na tak jakby swoich zasadach, zgodnie ze swoją naturą. I w tym wypadku ogień ziemi nie może nic kazać. Przypominam, że mówię o tej ziemi, odnoszę się do pierwszej części filmu, wtedy kiedy mówiłam, że dzisiaj może wam pomóc energia ziemska. Po wagach mamy skorpiony, mamy tutaj wieżę. W kontekście wewnętrznego dziecka i pierwszej części filmu przypomnijcie sobie, jak byliście dziećmi i wieża mówi o jakichś traumatycznych wydarzeniach. Może wasze dzieciństwo, nie mówię, że generalnie było zapomnij kompletnie, takie, że po prostu no tragedia, ale może było jedno wydarzenie, które wywarło na was wpływ albo na całą waszą rodzinę i to was wewnątrz was tkwi i wieża mówi o tym, że domaga się uwagi, dlatego że kiedy nie zajmujemy się swoim ciałem i wnętrzem i swoim wewnętrznym dzieckiem na różnych etapach życia, jakich byliśmy, jako niemowlę, jako kilkulatek, właśnie nastolatek, wiecie, młoda dziewczyna, młody chłopak i tak dalej, może mówić to o rozpadzie takim wewnętrznym i no na kawałki po prostu. I może dzisiaj jest ten dzień, kiedy warto to zacząć składać. Ja nie mówię, że składać na nowo ten sam obraz, bo jesteście teraz w innym wieku, na innym etapie życiowym, macie za sobą jakieś doświadczenia, ale prawdopodobnie jakieś wydarzenie z przeszłości tak was mocno zdeterminowało, że albo uciekacie całe życie od tego, albo poddajecie się temu, myśląc na przykład, albo uważając, jestem beznadziejna, mi się tak i tak nic nie uda. Czyli to jest tak jakby zdeterminowane przez jakieś jedno wstrząsowe wydarzenie no, z waszej przeszłości, kiedy byliście dzieckiem albo nastolatkiem. Tak? I to was określa. Albo wy określacie się poprzez to. Z tej wieży to jest mocna praca, dlatego że słuchajcie, to jest też arkan wielki, który nie jest no, kartą taką, że o fajnie, no to świetnie, że mam tą kartę. Nie, to jest karta, która wymaga pracy. Kto zmienił wam przekonania? Kto zmienił wam system wartości w przeszłości? Kto postawił wam na głowie dzieciństwo? Albo jaka sytuacja? Zastanówcie się nad tym. Strzelce. Strzelce mają siódemkę mieczy. Strzelce będą w ogóle uciekać od tematu wewnętrznego dziecka i w ogóle od tego tematu. Energia powietrzna tkwi bardzo mocno w umyśle, więc radziłabym tu też mimo wszystko się trochę uziemić i wrócić do ciała, ale tu wszystko się rozgorywa raczej w waszym umyśle i uciekacie od tego tematu. Z różnych powodów.
Może jesteście zbyt niecierpliwi, albo może po prostu nie wierzycie w to, tak, że to przyniesie Wam dla Was jakąś wartość ze sobą, albo coś pozytywnego. W każdym razie tutaj jest zaniedbanie tego tematu. Właściwie myślę, że nawet niechęć do czegoś takiego. Po strzelcach mamy koziorożce, no zobaczcie, król monet, czyli tak, bardzo mocna energia ziemska, czyli tutaj ziemia, tak samo jak to było u raków. Dzisiejszy dzień bardzo uziemiony, z tym, że król monet też już nie pamięta, jak to było być dzieckiem, tak samo jak cesarz i tak samo jak rycerz monet tutaj, tak? Cesarz był u bliźniąt, a rycerz monet był u raków. Cesarz, jak patrzę właśnie na cesarza, to tak samo jakby się już urodził dorosły. On jest dojrzały wewnętrznie, on jest poukładany wewnętrznie i emocjonalnie, i wiecie, intelektualnie. To nie jest taki, wiecie, król kijów, który goni za czymś, za króliczkiem, powiedzmy. Król monet jest dojrzały, jakby nie było, ale nie umie się bawić. Po prostu nie umie się bawić, na przykład tak jak głupiec albo tak jak dziecko, bo jest w tej swojej roli i mam wrażenie, że on głupio mu będzie, gdy wejdzie w rolę właśnie, nie wiem, wygłupia się trochę. Więc mimo uziemionej energii dzisiaj też radziłabym koziorożcom trochę ten żółwi pancerz, że tak to nazwę, rozszczelnić i znaleźć w sobie gdzieś dziecko, po prostu dziecko. Wodniki mają królową pucharów. No, puchary od ziemi są dość daleko, chociaż to są uzupełniające się żywioły. Dobrze, tutaj jest energia żeńska, bo tam było na początku filmu była energia żeńska, która razem połączona z ziemią, więc tu jedynie jest ta energia żeńska. Puchary mogą zalać wodę, znaczy, słuchajcie, królowa pucharów ma bardzo dużo tej wody w sobie, czyli bardzo dużo emocji i ona nie jest uziemiona. Ona może wylewać wręcz z tych pucharów ten puchar, z którego ona wylewa, ciągle będzie się zapełniał i może rozmiękczyć ziemię i ziemia w pewnym momencie stanie się błotem. I dlatego, wiecie, można utonąć w torfowisku albo w bagnie. Więc nie wiem, co bym mogła Wam poradzić. Bardziej się uziemić, czyli no, teraz mamy taką porę roku, że trudno pochodzić na boso po trawniku. Jeżeli macie może kwiatki w domu, takie doniczkowe, to spróbujcie się zaopiekować tymi kwiatkami. Też je podlać, oczywiście. Albo, nie wiem, przesadzić. Chociaż to nie jest pora roku na przesadzanie. Ale, nie wiem, może kupić jakiś dodatkowy kwiatek, żeby w taki sposób się uziemić. I żeby ten nadmiar swoich emocji przelać właśnie gdzieś na coś takiego. Trudno mi jest Wam tutaj radzić, jak się uziemić, jeżeli Wy jesteście skupieni nie na umyśle, nie na ciele, a tylko i wyłącznie na emocjach, na sercu. Owszem, serce jest ważne, ale serce bez ciała nie może funkcjonować. Jedynie, co mogłabym Wam poradzić, teraz tak myślę, pójdźcie dzisiaj wieczorem pod prysznic albo nalejcie sobie wody do wanny i zaopiekujcie się swoim ciałem. Czyli w tej wodzie poróbcie sobie różne takie upiększające, na przykład panie, upiększające zabiegi dla siebie. To wtedy będzie też trochę kontakt z ciałem, tak? Królowa Pucharów wie, jak to jest być dzieckiem. Ona jest, jeżeli ona się pokazuje w negatywie, to jest taka rozkapryszona baba. Czyli takie duże dziecko. Więc ona pod tym względem ma kontakt z dzieckiem, ale tą negatywną stroną. Zastanówcie się, dlaczego tutaj w tym kontekście pojawiła Wam się Królowa Pucharów
Czy nie jesteście roszczeniowo nastawieni do świata? Bo Królowa Pucharów jest często roszczeniowo nastawiona, w tym sensie, że świat ma zabezpieczać ją emocjonalnie. Może to ma coś wspólnego z Waszym właśnie jakimiś wydarzeniami czy wrażeniami z dzieciństwa, z lat nastoletnich. I to są teraz echa tego, jak kto postępuje. Tu mamy dwójkę pucharów, jeżeli chodzi o ryby. Ta dwójka pucharów mówi o tym dzisiaj. Zadzwoń do rodziców, jeśli jeszcze żyją, albo do starszego pokolenia. Niech Ci opowiedzą, jak to było, kiedy byłeś dzieckiem, albo jeżeli macie dzieci, albo wnuki, to porozmawiajcie z dziećmi, bo ta dwójka pucharów mówi o tym, że łączą się ze sobą dwa punkty widzenia. To jest co prawda energia żeńska, kobieca, ale nie ma tutaj ziemi. Więc żeby uzyskać połączenie z ziemią, to zróbcie coś wspólnego z jakimś dzieckiem albo ze starszym pokoleniem, który pamięta Was jako dziecko. Zrobić coś, mam na myśli coś uziemiającego. Może nawet ugotować coś dla kogoś. Gotowanie, pożywienie też jest uziemiające. Natomiast z dziećmi, jak będziecie coś robić, no to wiadomo, najlepiej na powietrzu, jeżeli dzisiaj będzie no, w miarę taka pogoda, gdzie można pójść na przykład na spacer i poszukać śladów na przykład niedźwiedzia w parku. Prawda? Dzieci lubią takie zabawy albo lubią coś niekonwencjonalnego i poszukajcie tego razem, tak? Jeżeli będzie fajna pogoda. Jeżeli nie będzie sprzyjającej pogody, to postarajcie się uziemić w ten sposób, że zrobić coś wspólnego z dzieckiem. Nie wiem, poprzytulać się albo zrobić takie wygibasy w domu, gdzie ciało ma, jest zaangażowane w to, tak? Czyli na przykład są takie gry, postaw nogę na czerwony punkt, a moją rękę tam gdzieś. Tutaj ciało się angażuje, tak? Czyli Wy będziecie mieć kontakt, jeżeli chodzi o kontakt z Waszym wewnętrznym dzieckiem, to dwójka pucharów mówi, że to będzie kontakt, tylko to będzie kontakt na poziomie właśnie tym duchowym, emocjonalnym, bez uziemiania, tak jakbyście, mam wrażenie, nie odnieśli tego do siebie, do swojego ciała, ale do wspomnień, jakby nie, że to była jakaś obca osoba, obce dziecko, tylko tak jakby ono było razem, ale gdzieś obok, że ono z Wami nie urosło, coś na tej zasadzie. Nie umiem tego wytłumaczyć. Wierzę w Waszą inteligencję i Waszą intuicję, że Wy łapiecie między wierszami, o co mi chodzi. Nie umiem tego w ogóle nazwać. Także to było wszystko z mojej strony. Nagadałam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Jutro Joanna na kanale Kot w Pierniku przygotuje dla Was niespodziankę, kolejny film, a my widzimy się 16 i 16 ja ogłoszę zwycięzcę tego mini konkursu z soboty na jedno pytanie, pamiętacie? Więc macie jeszcze czas do 16, żeby pod tamtym filmem z ubiegłej soboty coś dopisać w ramach tej karty, którą wylosowałam. To była karta maga. Trzymam za Was kciuki i do usłyszenia za 2 dni.